To już 6. edycja imprezy Graffiti ma się dobrze. Przyjechało mnóstwo gości z Polski, z zagranicy, jest super. No, akcja polega na tym, że każdy wykonuje swój własny malunek, swój własny styl. Ściana MOK-u, Miejskiego Ośrodka Kultury, tu i podziękowania również dla burmistrza miasta Terespol, dla pana Jacka Danieluka, pani dyrektor MOK-u w Terespolu, pani Ani Pietrusik i również dla Łukasza Pokorzelskiego, również z Miejskiego Ośrodka Kultury. Tutaj nie ma żadnej mody, każdy robi swoje, po prostu. Nikt tutaj nie patrzy na to, co jest modne, tylko po prostu maluje. I wykorzystuje swój własny potencjał, swój umysł i tyle. Tam też taki jest poziom wysoki, jak i tutaj, także... Ale niestety nie mamy takich fajnych dżemów jak w Polsce. Tam wszystkie ściany już pomalowane. No tak, jakby tutaj to jest dziwne dla mnie, że w ogóle w takich małych miejscach jak na przykład Terespol, to dużo tak chłopaków rysuje i przyjeżdża i jakby tutaj maluje na takich dżemach legalnie. To fajnie bardzo, bo u nas w ogóle nie przyjmuje się taka kultura, graffiti na przykład w Mińsku, także niestety. Ale u was, poczekaj, ale u was, parę razy byłem na Białorusi. No tak. Fantastyczne są przystanki. Praktycznie chyba nie ma przystanku komunikacji, gdzie nie byłby pomalowany. No to może być, bo u nas jakby te komunalne struktury bardzo z tym dobrze zamalują, także... Na kolorowo? Krzysią, no, tak. Jak oceniasz pracę? No fajnie, oczywiście. Na Białorusi jest jakiś styl w Polsce, można tak jakoś określić? Coś się rysuje, bardziej chodzi o napisy, czy właśnie jakieś wizerunki? No u nas tak, nie wiem, nie widzę takich... Głównych kierunków. Tak, nie widzę. Ale no jakby to chyba również takie style. Tak u nas jakby więcej underground, aha, a tutaj jakby tak więcej profesjonalne. Wielkie otwarcie, odsłonięcie? Tak, będą fajerwerki, będzie w kąpiel w basenie i w Kiślu, także. I jakiś zespół do tego rokowy. Tak, Zenek będzie.